Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale i dzisiaj będzie recenzja coolera chłodzenia do procesora firmy Reintek, dokładnie model Ribos. Sam cooler to konstrukcja jednowieżowa, bardzo pokaźna, jeżeli chodzi o jej rozmiary. To myślę, że tutaj najbardziej interesująca będzie wysokość, która bez wentylatora, ale do końca heatpipe'u wynosi około 16 cm. Natomiast musimy jeszcze kilka milimetrów doliczyć do samego coolera, jeżeli chodzi też o zainstalowanie wentylatora, co sobie zobaczymy za chwilę. Co do grubości rurek cieplnych, to zobaczmy. Widzicie, wyzerowana suwmiarka. To są 6 mm oczywiście heatpipy. Wszystkich rurek cieplnych mamy tutaj 6. To co mi się bardzo podoba i to czego naprawdę od dawna nie widziałem, to niemalże idealnie wypolerowana powierzchnia styku z X-em procesora. Zobaczcie, że działa dosłownie jak lusterko. Wykonanie tego coolera, słuchajcie, jest dobre, ale tylko dobre. Same żeberka są rozstawione dosyć szeroko, natomiast blaszka, która została tutaj użyta, jest dość cienka i jeżeli będziemy instalowali chłodzenie, to już za pierwszym razem możecie spodziewać się, że pierwsza blaszka Wam po prostu odejdzie. Tak więc, no niestety, ale pod tym względem minus dla chłodzenia. Co do wentylatora, to jak widzicie, jest dość ciekawy kolorystycznie, białe łopatki z logo Reinteka. Czerwona taka obwódka, całość jest instalowana na takich antywibracyjnych gumkach. Możemy zainstalować tutaj dwa wentylatory w układzie push and pull. Mamy również z drugiej strony odpowiednio przygotowane do tego otwory. Natomiast gumek jest tylko 5 instalacyjnych i niestety, ale w tym momencie mamy tak na dobrą sprawę jeden zapas, a sobie drugiego wentylatora nie zainstalujemy. Sam wentylator podpinany jest oczywiście przewodem z czteropinową końcówką. Co do jakości oplotu, nie mam tutaj praktycznie żadnych uwag. Oplot jest bardzo ładny, gęsty i estetyczny, a długość kabla aż nadto wystarczająca. Jeżeli mamy zainstalowany wentylator, to musimy tutaj sobie zarezerwować ciut ponad 16,5 cm wolnego miejsca w obudowie. Pierwszy z testów, jaki sobie wykonamy, to będzie test głośnościowy. W tym momencie nasz komputer, pamiętajcie, na podkręconej platformie testowej jest nieobciążany. Te wszystkie wentylatory, które można było w obudowie powyłączać, są powyłączane. Jedyne, które zostały, to na nieobciążonej karcie graficznej oraz zasilaczu. Pracuje oczywiście jeszcze dysk. I zobaczmy na sonometrze, jak głośny jest cooler nieobciążany. Myślę, że możemy taką wartość tutaj sobie zapisać i zobaczmy jeszcze pod obciążeniem. W tym momencie już od jakiegoś czasu nasza platforma testowa jest obciążana. Prędkość obrotowa wentylatorów dochodzi tutaj do 1600, czyli prawie że do granicy możliwości coolera i posłuchajmy, jak głośny będzie to zestaw. Tak, 48 z małym hakiem i sobie skaczę. Myślę, że uczciwie 48,6 dB możemy tutaj przyjąć. No i czas rozpocząć najważniejszy test dla tego coolera, czyli testy temperaturowe. Na razie na tym chłodzeniu, że tak powiem, boksowym, które jest dostarczane razem z coolerem. W tym momencie nasz zestaw testowy jest nieobciążany, myślę, że to dosyć dobrze widać i zobaczmy temperatury. Jak widzicie, temperatura w spoczynku to 34 stopnie Celsjusza. Przy prędkości obrotowej wentylatorów około 1200 obrotów na minutę. Minimalna prędkość obrotowa tego boksowego wentylatora to 1100 obrotów na minutę. Oczywiście zestaw nieobciążany. Co do temperatury tła, to ta wynosi 27,3 stopnia Celsjusza. Moi drodzy, nasz procesor, jak widzicie, jest już obciążany. To jest jednostka podkręcona na 4,4 GHz, czyli tradycyjnie i rzut oka na temperaturę 62 stopnie Celsjusza przy prędkości obrotowej około 1000, powiedzmy 600 obrotów na minutę. Tak delikatnie się waha.
Co do kompatybilności z pamięciami, to myślę, że to dość dobrze widać. Pierwszy i drugi slot są praktycznie całkowicie zasłonięte. Natomiast mamy tutaj delikatną przerwę pomiędzy samym coolerem a pamięcią, więc bez problemu tutaj wejdą pamięci albo z takimi radiatorami na wysokość samych pamięci, albo z ciut wyższymi. Natomiast jakichś super wysokich radiatorów też tutaj nie zainstalujemy. Co do instalacji, to w przypadku podstawek i procesorów ogólnie Intela nie ma problemu, żeby tak ten cooler zainstalować, żeby przepływ powietrza, czy to w systemie push-pull, czy po prostu w tradycyjnym zastosowaniem jednego wentylatora, przebiegał tak, że powietrze zimne byłoby zaciągane mniej więcej, powiedzmy, z wysokości napędów optycznych i trafiało bezpośrednio na wentylator, który wydmuchuje to powietrze z tyłu poza obudowę. W przypadku podstawek AMD niestety, podobnie jak, nie wiem czy pamiętacie, ale w przypadku chłodzenia Arctic Cooling Freezer 13, wentylator, jedyna opcja jaka jest, żeby było tutaj zainstalowane, to jest od dołu. Co prawda z wydmuchem powietrza nie ma problemu, ponieważ tutaj do góry zaraz mamy wentylator, mamy tutaj siateczkę w praktycznie każdej obudowie, więc to powietrze sobie też się swobodnie wydostaje poza obudowę. Natomiast jeżeli mam obciążaną całą jednostkę, czyli również kartę graficzną, której tutaj kawałek, jak widzicie, to karta, moi drodzy, też się grzeje od góry i to zaciągane powietrze jest delikatnie cieplejsze, zwłaszcza w gorzej wentylowanej obudowie, jak w przypadku takiego zaciąganego z boku. Dlatego moim zdaniem w przypadku podstawek AMD to jest zrobione troszeczkę po macoszemu i myślę, że można by to na niewielki minus, ale zaliczyć. Choć producent, słuchajcie, o tym w ogóle nie wspomina na swoim opakowaniu, to zobaczcie, że to chłodzenie jest również kompatybilne z wentylatorami 120 mm i nie tylko niskoprofilowymi, ale także zwykłymi. Nie ma tu absolutnie żadnego problemu, żeby taki wentylator zainstalować. On tutaj jak najbardziej i pasuje, i dobrze się trzyma. Teraz jeszcze w ramach takiego testu zobaczcie, że pierwszy slot PCI na płycie głównej jest jak najbardziej użyteczny, nie ma tutaj problemu, nawet właśnie z wysokim wentylatorem, nie wspominając już o tym niskoprofilowym wentylatorze od właśnie producenta chłodzenia. Słuchajcie, czas na kilka słów podsumowania testów oraz recenzji tego chłodzenia. Zacznę od jego minusów. Jeżeli chodzi o minusy, zaliczam tu troszeczkę niestety wykonanie, ponieważ ta pierwsza blaszka w chłodzeniu, które kosztuje co prawda tylko, można tak powiedzieć, niecałe 140 zł, mogłoby być lepsze. Myślę, że to nie kosztowałoby dużo. Kolejna rzecz, którą bym tutaj zaliczył na minus, to jest głośność pracy tego coolera. Prawie 50 dB, to już jest, moi drodzy, głośność naprawdę słyszalna i myślę, że tu nawet organoleptycznie, bez konieczności użycia sonometru, bylibyście w stanie stwierdzić, że jednak to chłodzenie mogłoby pracować troszeczkę ciszej. Chłodzenie zasłania również nam dwa pierwsze sloty pamięci RAM, natomiast tutaj mamy na tyle bezpieczny, że tak powiem, interwał wysokości, że pamięci zwykłe, czy ze zwykłymi radiatorami, czy nawet z jakimiś niewysokimi radiatorami, też się zmieszczą. Natomiast teraz możemy przejść do takich, powiedzmy, punktów neutralnych. Jeżeli chodzi o temperatury, to tutaj właśnie to bym zaliczył do takich punktów neutralnych, ponieważ myślę, że chłodzenie dobrze oddaje swoją cenę, która jest niewygórowana. To jest jedno, moi drodzy, z tańszych chłodzeń, które ostatnio testowałem. Cena niecałe 140 zł, czy tam w granicach 140 zł, to oczywiście w zależności od sklepu. Myślę, że dość dobrze oddaje po prostu wyniki temperaturowe. Jeżeli chodzi natomiast o plusy, powiem Wam szczerze, że no tak dobrze spolerowanej powierzchni naprawdę już dawno nie widziałem. Sam wentylator też całkiem porządnie wydaje się być wykonany. On nie jest domenem tutaj cichości, natomiast jego wydajność jest dobra. Ja testowałem ten cooler również na tej 120, którą widzieliście. Temperatury były, moi drodzy, wyższe, tak więc tutaj nie mam nic do zarzucenia, jeżeli chodzi o wydajność tego wentylatora, poza oczywiście jego głośnością. Moi drodzy, moim zdaniem to chłodzenie prezentuje dość dobry stosunek ceny do wydajności. To nie jest jedno z najwydajniejszych chłodzeń, które dane mi było testować, tym bardziej z tych ostatnio, tyle że tamte były często i dwa razy droższe. Myślę, że ten stosunek ceny do jakości tutaj jest odpowiedni. Do poprawy jest troszeczkę wykonanie, zwłaszcza tej pierwszej blaszki. Moim zdaniem producent mógł również dorzucić drugi komplet gumek, które pozwoliłyby zainstalować od razu dwa wentylatory.
Nie wiem, czy wspominałem, jeżeli nie, to jeszcze tylko wspomnę na koniec, że nie ma tutaj problemu, jeżeli chodzi o kompatybilność z pierwszym slotem PCI. Co do kompatybilności z podstawkami, na sam koniec, to tutaj mamy bardzo szeroki zakres, zarówno jeżeli chodzi o podstawki Intela od 775 poprzez 1150, 1156, 1155 i również, jak się nie mylę, jeszcze tylko żwuka, ale 2011 chyba też dokładnie zgadza się, no oczywiście 1366. Myślę, że jeżeli chodzi o podstawki AMD, to tutaj myślę, że nie ma co tu się dużo rozgadywać. Od AM2 poprzez AM3 plus na oczywiście FM2 kończąc. Niestety, ale w przypadku instalacji na sokety AMD będziemy skazani albo na umieszczenie tego wentylatora bezpośrednio nad kartą graficzną, albo do góry, który będzie tylko to powietrze wyciągał przez sam radiator. Natomiast takie chłodzenie podejrzewam, że byłoby zdecydowanie mniej efektywne niż dmuchanie tego powietrza przez ten radiator, czyli powiedzmy tak jak tradycyjnie te chłodzenia instalujemy. Moi drodzy, w tej recenzji to jest na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.